te 25%. I my musimy zebrać te 15 co najmniej procent ludzi, żeby móc myśleć serio, bo nie da się zrobić wolności wbrew 90 paru procentom narodu. Prawda? Musimy myśleć, wbrew 85 jeszcze można, bo 90 już jest ciężko. Więc dlatego po to my walczymy, po to walczymy, żeby przynajmniej 15% ludzi przekonać. To, co mówimy, jest za trudne dla ogromnej większości ludzi. Za trudne. Zrozumienie, jak działa system podatkowy, jest za trudne. Proszę Państwa, 99% przedsiębiorców myśli, że płacą podatki. Tymczasem każdy piekarz, jak nałożysz na niego podatek od 100 zł większy, to on natychmiast dzieli to na ilość bułek i podwyższa cenę bułki odpowiednio, prawda? No przecież nie będzie dokładał z własnej kieszeni. Ale on myśli, że to on płaci. Naprawdę płacą jego klienci. Co gorsza, jego klienci też myślą, że to on płaci. I mówią, patrzcie, ten piekarz podniósł cenę bułek, nałóżcie na niego wyższy podatek. No oczywiście on podnosi cenę bułek. Także to świadczy o kompletnym niezrozumieniu tego, jak działa system podatkowy, jak działa demokracja, jak działa... Ludzie tego nie rozumieją. Ale, proszę pana, w momencie kryzysu, a to wszystko niedługo zbankrutuje, wtedy ludzie mówią tak, aha, ja nie wiem, o co temu Korwinowi chodzi, ale on mówił inaczej niż tamci, mówił, że to się zawali. No wali się, to może on wie dlaczego, prawda? Ja czytałem kiedyś w Gazecie Wyborczej, gdzie jest cenzura na mnie, ale to był list do redakcji, który nie zawierał mojego nazwiska, więc przeszedł przez cenzurę pani Heleny Łuczywo. Otóż ten list brzmiał tak. Niech już nawet rządzi ten z muszką, żeby tylko był jakiś porządek. Taka pełna rozpacz tej pani. Otóż jak będzie kryzys, to większość ludzi zareaguje właśnie w ten sposób. No nie będzie większość, że ona nas zagłosuje, ale oni się zgodzą na eksperymentalnie na to. I jak ludzie się zgodzili eksperymentalnie na Pinocheta, to potem przez 20 lat Pinochet w głosowaniach miał większość za sobą nawet. Także proszę pana, nawet w ostatnim głosowaniu, gdzie przyjechało 1300 korespondentów Zachodu, namawiali Chilijczyków, żeby się obalili tego wstępnego dyktatora Pinocheta. Pana. Pisałem w polityce, czytałem, że tylko bogaci będą głosowali na Pinocheta. On dostał jednak 48%. Taka ilość bogatych, to no, muszę powiedzieć, nie jest zły wynik w Chile. No tak, ale ludzie wcale drugi raz po Solidarności nie będą tak szybko chcieli. Ale ja nie, nigdy nie byłem w Solidarności i mnie żadna Solidarność nie obciąża. Tylko, że na tej Solidarności mieli w naszym społeczeństwie ciężko teraz będzie to prawda. Ludzi naciągnąć. To prawda, ludzie będą patrzyli bardzo podejrzliwie, dlatego że no, Solidarność, wie pan, jak pan przeczytał te 21 punktów Solidarności, to pan pękł ze śmiechu, prawda? Co to była za głupota, prawda? A to wszystko z pałą powagą negocjowano, władza ten pol odrzucała, ten modyfikowała, to była kompletna głupota. Proszę sobie przeczytać. No i gdzieś można znaleźć. W internecie ciężko, ale można znaleźć. Dobra. Także mnie Solidarność nie obciąża. My mamy jasne, proste reguły. Wie pan, z partii, które w Europie mają, nie ma takich partii jak my, ale w Ameryce Tea Party, czyli połowa republikanów, głosi no niemal dokładnie takie same poglądy. Niemal dokładnie takie same poglądy. To jest Ameryka, to Europa, ale poglądy mam takie same. Jak na przykład też ta Gazeta Wyborcza. To zachowała się Gazeta Wyborcza uczciwie, muszę powiedzieć, bo zrobili ze mną wywiad, chyba w TVN nie był wywiad, w ogóle nie w Gazecie Wyborczej. Co ja sądzę, bo była strzelanina na jakimś kampusie i tam zastrzelono kilkanaście osób, jakichś żaleńców. No i ja powiedziałem, że właśnie dlatego było, że na kampusie był zakaz posiadania broni. Nikt ze studentów nie miał przy sobie broni, więc wszystkie panie zamachy robi się na kampusach, prawda? Bo tam nikomu nie wolno mieć broni. Więc, a w Izraelu każdy nauczyciel ma obowiązek posiadać pistolet przy sobie. Otóż, proszę Państwa, nikt tam nie miał broni. No. Tak powiedziałem, Gazeta Wyborcza.